Peter Drucker przedstawił koncepcję zarządzania przez cele już w 1954 roku i od tego czasu organizacje na całym świecie próbują wdrożyć ten system z różnym skutkiem. Przyglądałem się wielu takim staraniom i chciałbym podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Zauważyłem, że zarządzanie przez cele służy zarówno podwładnym, jak i przełożonym, a jeśli cele są dobrze zdefiniowane, to służy również całej organizacji. Jeśli natomiast cele są niepoprawne lub mylone są środkami do celu, to w pogoni za nimi ludzie mogą w dobrej wierze działać na niekorzyść swojej firmy. Zarządzanie przez cele wymaga m.in. uprawnień i odpowiedzialności delegowanych menedżerom, sprawnie działającego kontrolingu i audytu, a także sprawiedliwych zasad awansu i premiowania. Firma, która wdroży zarządzanie przez cele, będzie już zupełnie innym przedsiębiorstwem niż była poprzednio. Jeśli więc zajmujecie się transformacją kulturową przedsiębiorstwa, to w tym systemie znajdziecie potężne narzędzie zmian w firmie. Serdecznie zapraszam, Sławomir Chmiel, EY Academy of Business.